Uh, w CoinFirm jesteśmy uznani ogólnie jako globalnym liderem, jeśli chodzi o RegTech dla blockchain, czyli regulacyjna technologii dla aplikacji blockchain i kryptowalut. Um, ogólnie technologia blockchain uh, stanowi dosyć dużą rewolucję, uh, troszkę inną niż jak internet był, uh, bo naprawdę blockchain atakuje, uh, co, co żyje tam. W duszy systemów na całym świecie, jeśli to jest finansowy czy mediowy, to naprawdę atakuje, jak te modele działają, bo blockchain rewolucjonizuje zaufanie i w tym zrozumienie, jak uh, zaufana trzecia strona i pośrednicy działają w tych systemach i w naszych ekonomiach. Czyli prawie każdy system na świecie finansowy czy mediowy uh, jest wypełniony um, pośrednikami. I, I rzeczami, które są tam tylko na zaufanie. I te pośrednicy, te, te trzecie strony zaufania, tak naprawdę oni biorą czas, biorą też kasę z tych transakcji, też mają większą możliwość na, na błędy czy fraudy. I co blockchain naprawdę stawia, to eliminuje tę potrzebę na, na zaufaną trzecią stroną, i to rozmienia zaufanie technologiczne. Um, to zobaczymy za kilka lat, um, zobaczymy miliony, 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 miliony ludzi na świecie będą korzystać, używać i mieć benefity z tej technologii, ale gdzie się wyróżnia właśnie z internetem, że większość czasu ja myślę, że oni nie będą wiedzieć, czy naprawdę używają tą technologię. Tak jak kiedy pójdziesz do sklepu z PayPassem, używasz Paypasa, to nie znasz technologii, która tam działa i nie musisz wiedzieć. Um, I co jest z innego z internetem, że internet był bardziej user interface, bardziej było, że możesz widzieć to. A z blockchainem, właśnie do, do początku, co mówią, że to naprawdę zmienia i atakuje elementy, co dzieje tam w systemie głęboko. Um, to, to, wiesz, to daje duży taki opportunity na, na każdy rynek, każdy, każdy industry i szczególnie to widać, wiesz, w bankowości, w finansach i, i i pan zapytał, jakie to jest zagrożenie, czy takie opportunity dla, dla świat finansów. Um, ja bym powiedział, i widać to przez jak banki podchodzą do tego, że to jest wielki opportunity dla nich, dla nich. Um, gdzie naprawdę to zagrożenie jest, to jeśli oni to nie biorą serio. I można to patrzeć na to, jak um, świat um, muzyki czy cyfrowej medii Podszedł do ich rewolucji P2P i to było z napserem to wszystko. Na początku nie brali to serio, potem chcieli to zabić, i potem to ich zjadło. I teraz największy sprzedawca muzyki czy cyfrowej mediów to jest firma technologiczna, nie wytwórnia, nie studio hollywoodzki. To świat finansowy podszedł do tego dużo lepiej niż. Te, te inne rynki, znaczy te inne industry e, podszedli do tego I, i znowu mówiąc naprawdę jest największe zagrożenie dla nich, jeśli oni to nie biorą serio, ale jeśli oni to biorą serio i pracują na około tego, wielki korzyść mogą mieć z tego, bo to może e, polepszyć zaufanie, eliminować właśnie, ich, właśnie tych niepotrzebnych trzecich stron, e, czy pośredników i, i w ogóle zbudować bardziej zaufany i wydajny system, gdzie oni mogą dużo kosztów też, też e, kroić swojego budżetu i stworzyć bardziej zaufaną relację też z klientem.